O, sorry, jesteście już. Chciałem pobyć trochę sam, wybaczcie, że tak długo to zeszło. Wiecie, mam na myśli pobyć tak metaforycznie, samemu. Nie wchodzić w interakcję z żadnym drugim człowiekiem, bo gdybyśmy chcieli dosłownie pobyć sami, to co by to właściwie znaczyło? Czy to oznacza, że musimy być jak najbardziej oddaleni od jakiegokolwiek drugiego człowieka, jak to jest tylko fizycznie możliwe? Gdybym chciał coś takiego osiągnąć, to chyba udałbym się do punktu Nemo. To jest najbardziej oddalony od jakiegokolwiek lądu punkt na Ziemi. Najbliższy grunt to ponad 2500 km przeprawy, ale co z tego, skoro i tak na tym lądzie pewnie nie znajdziemy nawet żadnych ludzi. Mamy do wyboru trzy różne wyspy, które nie posiadają mieszkańców, a najbliższy kontynent to Antarktyda. Bliżej nam jest za to do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jeśli akurat będzie przelatywać nad punktem Nemo. Wtedy do niej i przebywających tam ludzi mamy jakieś 400 km. Tyle, że w górę. Wciąż lepiej niż 2500 km do najbliższego suchego lądu. Ale co gdyby brak ludzi nam nie wystarczał? Co gdybyśmy chcieli pobyć daleko od czegokolwiek? Nigdzie. Punkt Nemo to jednak zawsze coś. Woda, ocean. I to taki na 3,5 gwiazdki. Prawdopodobnie więc, jeśli chcemy doświadczyć naprawdę niczego, będziemy się musieli wybrać trochę dalej. Najlepiej w przestrzeń kosmiczną, a jeszcze lepiej w konkretne miejsce w przestrzeni kosmicznej, takie, które nazywa się bardzo wdzięcznie wielkim niczym. Pustka. Konkretniej pustka w Wolarzu. Na tym zdjęciu możecie zobaczyć, jak wygląda ten region i chociaż wygląda na dosyć zapełniony, to głównie dlatego, że te obiekty, które tutaj widzicie, są w zasadzie przed pustką. Ona jest za nimi. Pustka w Wolarzu ma średnicę 300 milionów lat świetlnych. Dla porównania to tyle co jakieś 3000 galaktyk, takich jak nasza. I normalnie tego typu obszar we wszechświecie zawierałby w sobie pewnie z 1000, może 2000 różnych galaktyk. A w tej superpustce znaleźliśmy ich dotychczas 60. Ale dzisiaj Wielkie Nic, chociaż wciąż jest wielkie, zdecydowanie nie jest największym tego typu regionem we wszechświecie. Badania wskazują bowiem na to, że jedna z największych pustek, jakie znamy, to pustka KBC, nazwana tak na cześć astronomów, którzy ją odkryli. Jest przeszło 6 razy większa niż pustka w Wolarzu i jedną z galaktyk, które się tam znajdują, jest nasza Droga Mleczna. Wychodzi więc na to, że wcale nie musimy się nigdzie wybierać, jeśli chcemy pobyć w kosmosie sami, bo już jesteśmy dosyć odizolowani, urodzeni i żyjący w regionie wszechświata, dosyć pustym jak na jego standardy. Gdybyśmy się znaleźli w jakimś innym punkcie całego tego regionu, gdzieś poza naszą i jakąkolwiek inną galaktyką, to do najbliższej gwiazdy czy czegokolwiek innego byłoby nam tak daleko, że nie widzielibyśmy nic. Kompletna pustka, brak poczucia jakiejkolwiek prędkości, brak punktu odniesienia, nic. Ale czy to, że nic nie widzimy, znaczy, że nic tam nie ma? No niekoniecznie. Nawet w takiej ogromnej pustce jesteśmy w stanie znaleźć na przykład kilka atomów wodoru na metr kwadratowy. Nie jest to dużo i trochę to za małe, żeby cokolwiek zobaczyć, w końcu to tylko atomy, ale jednak jest. Pytanie, co się znajduje pomiędzy tymi atomami? Próżnia. Próżnia to takie fajne słowo, prawda? Mamy to! To jest prawdziwe naukowe nic. Nie może być bardziej nijak niż w próżni, prawda? To jest prawdziwa, pusta przestrzeń. I spójrzcie na przykład na dźwięk, o którym mówiliśmy w innym materiale. Dźwięk to drgania. Przedmiot drga i przenosi te drgania, te informacje dalej za pomocą jakiejś substancji, na przykład wody albo powietrza, aż dotrą one do naszego ucha. Próżnia jest miejscem, które żadnej takiej substancji nie posiada. Tak więc próżnia nie przenosi dalej dźwięku. Ale przenosi fale grawitacyjne. Pamiętacie pewnie, że grawitacja, zgodnie z ogólną teorią względności, to nie siła, a raczej zakrzywienie czasoprzestrzeni. Fale grawitacyjne to również zakrzywienie, takie, które rozchodzi się niczym drgania w wodzie. Fale kurczącej się i rozciągającej przestrzeni powstają tylko w określonych warunkach, na przykład wtedy, gdy dwie czarne dziury połączą się w jedną. Wydarzenie, które miało miejsce ponad miliard lat temu, generuje fale grawitacyjne, jakie na Ziemi wykryliśmy dopiero w 2015 roku. Te fale przechodzą przez Słońce, przez Ziemię, przez nas, deformują czasoprzestrzeń i wszystko, co się w niej znajduje, łącznie z nami samymi. W bardzo małym stopniu, ale jednak. Żeby wykryć te fale, potrzebowaliśmy nie lada precyzji, wykrycia różnicy rzędu jednej dziesięciotysięcznej protonu, ale zrobiliśmy to. Czy to w takim razie oznacza, że fale grawitacyjne rozchodzą się w próżni? W zasadzie to tak, chociaż może raczej powinniśmy powiedzieć, że rozchodzą się w przestrzeni. W niczym. Co z kolei wskazywałoby na fakt, że przestrzeń jednak jest czymś, tylko pytanie, czym?
Kiedy obserwujemy światło docierające do nas z odległych zakątków kosmosu, a pomiędzy tym światłem a nami jest coś bardzo, bardzo masywnego, przemykające obok tego czegoś, światło jest zakrzywione. I możecie się domyśleć dlaczego. Światło, które zawsze podróżuje w prostej linii, tak naprawdę dalej podróżuje w prostej linii, tylko że przestrzeń, w której ta linia się znajduje, została zakrzywiona. Gdyby grawitacja była po prostu siłą, która przyciąga obiekty posiadające masę, to byłoby to co najmniej dziwne, że reaguje na nią światło, które składa się z fotonów, które tej masy nie posiadają. Te obserwacje, tak samo jak wykrycie fal grawitacyjnych, pokazują nam ważną rzecz, bo czy żeby czasoprzestrzeń mogła się zakrzywiać, nie musi być czymś? Czymś, co ma jakieś właściwości. Nawet jeżeli nic się tam nie znajduje, żadna materia, żaden atom, to czy to puste miejsce nadal jest jakimś rodzajem substancji? W pewnym sensie tak. Nie jest to dokładnie substancja wedle definicji tego słowa, ale zdecydowanie przestrzeń sama w sobie posiada jakieś właściwości. Może ulegać zmianom, rozszerza się, ale też zakrzywia. Normalnie myślimy o przestrzeni w taki sposób, że jest to tylko coś, w czym może coś być, ale jeżeli akurat nic w niej nie ma, to co nam pozostaje? Tym czymś jest oczywiście próżnia, która wbrew pozorom nie jest tym samym co przestrzeń. Definicja tego słowa jest bardzo znacząca, bo jak powiedział Maxwell, próżnia jest czymś, co zostaje, kiedy usuniemy z jakiegoś naczynia wszystko, co da się z niego usunąć. Okej. Z jednej strony wynika to z faktu, że trudno jest usunąć naprawdę wszystko z jakiegoś miejsca. W sensie, na pewnym poziomie będzie wam przeszkadzał fakt, że energia, której używacie do usuwania, bo przecież jakoś musicie usuwać, też jest czymś. Ta energia jest czymś, co wprowadzacie do obszaru, który próbujecie właśnie opróżnić. To jest trochę tak, jakbyście próbowali zatrzymać wahadło rękami. Oczywiście do pewnego stopnia wam się uda, ale jest taki poziom, na którym drgania waszych rąk, nawet takie niewidoczne, będą wprowadzały to wahadło w ruch. No okej, ale w teorii, jak będziemy tak usuwać i usuwać, to powinniśmy w końcu mieć nic, prawda? Czy w teorii nie powinno być tak, że w końcu dostaniemy co najmniej jeden bardzo mały punkt, w którym nie będzie zupełnie niczego? Okej, oczywiście wciąż jest to przestrzeń, czyli coś, co się zakrzywia, coś, co może się rozszerzać, ale najważniejsze jest to, że nic nam już w tej przestrzeni nie zostało. Uzyskaliśmy nic. Aż dziwne, że tyle nam zajęło dojście do tego etapu, prawda? Ale co jeśli spojrzymy na to nic z odpowiednio bliska? Co jeśli zgłębimy tą pustkę, próżnię? Co jeśli zbliżymy się do skali tak małej, że człowiekowi trudno jest ją sobie w ogóle wyobrazić i okaże się, że to nic kryje w sobie istną definicję czegoś. Energię, ruch, materię, a dokładniej kwantowe fluktuacje. Im mniejszą przestrzeń wybierzemy, tym większe są fluktuacje. Pytanie tylko, czym one właściwie są. I w pewnym sensie można powiedzieć, że są one po prostu cechą naszej próżni. Nasza próżnia sprawia, że pojawiają się w niej cząsteczki, jak gdyby z niczego. Następnie zderzają się, anihilują i znikają, tak samo nagle, jak się pojawiły. Cała ta zupa nie jest więc w ogóle stabilna, nie są w stanie się tam uformować jakieś atomy czy molekuły, ale wciąż te cząsteczki istnieją, choćby na chwilę są. W teorii więc, jeśli będziemy mieli wystarczającą ilość czasu, to w tej pustej przestrzeni kosmicznej powinno się być w stanie uformować zupełnie cokolwiek, na przykład mózg. Oczywiście im większa rzecz, tym mniejsze prawdopodobieństwo, żeby się gdzieś ukształtowała, ale w sumie dlaczego nie? I taki mózg nazwalibyśmy mózgiem Boltzmana. Żeby pojawił się on gdzieś we wszechświecie właśnie w drodze kwantowych fluktuacji, potrzebowalibyśmy mniej więcej 10 do potęgi 10 do potęgi 50 lat. To dużo. I z tego, co wiemy o kwantowych fluktuacjach, taki mózg pojawiłby się oczywiście w towarzystwie odpowiadającej mu antymaterii. Istniałby tak krótko, że byłby w stanie może pomyśleć jakąś jedną rzecz i zniknąłby tak nagle, jak nagle się pojawił. Jest to dosyć dziwne, ale generalnie chodzi tutaj o to, że jeśli spojrzymy na nasz świat w odpowiedniej skali, to nic okazuje się tak naprawdę być czymś. I być może nie powinno nas to aż tak bardzo dziwić. W końcu nic jest w sumie takim trochę naszym wytworem. Dla nas nic jest kontrastem dla czegoś. Możemy powiedzieć, że akurat nie mamy czegoś w danym momencie, ale to nie znaczy, że w tym miejscu, w którym tego nie mamy, nie ma czegoś innego. My myślimy, że mogłoby istnieć absolutne nic, ale czy naprawdę tak jest?
Albo inaczej, czy gdyby istniało prawdziwe nic, to bylibyśmy je w stanie w ogóle dostrzec? Czy byłoby do ogarnięcia naszymi rozumami, czy bylibyśmy je w stanie zmierzyć, pojąć? Czy prawdziwe nic może w ogóle być? Wszyscy kiedyś się urodziliśmy, a zanim to się wydarzyło, to po prostu nie byliśmy. Dziwnie jest o tym myśleć, ale tym właśnie jest dla nas nasze nieistnienie. Niczym. Nasze życie w pewnym sensie nigdy się nie zaczyna, przynajmniej z naszej perspektywy. Jest bardziej tak, jakbyśmy żyli zawsze. A więc, czy możemy też powiedzieć, że będziemy żyć zawsze? Oczywiście wiemy, że każdy kiedyś umiera, wiemy, że życie z perspektywy historii ma początek i koniec, ale z naszej perspektywy to życie jest w pewnym sensie wieczne. Jest to taka skończona wieczność, ale zawsze. Po prostu nie możemy doświadczyć braku życia, co wiemy zresztą z doświadczenia. Wszystko, co mamy i czym jesteśmy, to coś, a nie nic. Pytanie w takim razie, dlaczego w ogóle istnieje coś, a nie po prostu nic? Dobrze, że o to pytacie, bo w zasadzie to jakby się nad tym zastanowić, fakt, że istnieje coś, jest całkiem dziwnym zjawiskiem. Biorąc pod uwagę chociażby taki fakt, że istnieje coś takiego jak antymateria. Chociaż antymateria brzmi dość enigmatycznie, to jest to po prostu jeden z rodzajów cząsteczek, jakie da się znaleźć we wszechświecie. Mamy na przykład coś takiego jak elektron, wszyscy znacie, ale mamy też pozytron, który jest właśnie takim antyelektronem. Jest nim dlatego, że ma dokładnie takie same właściwości jak elektron, poza paroma wyjątkami, takimi jak na przykład odwrotny ładunek elektryczny. Co się dzieje, kiedy cząsteczka i jej antycząsteczka się spotykają? No cóż, niszczą się nawzajem. Zostaje po nich oczywiście energia, ale struktura już nie. Mogą się rozpaść zupełnie, albo na ich miejscu mogą się pojawić jakieś inne cząsteczki. No i my, nasze planety, gwiazdy, składamy się z materii, co oczywiście nie oznacza, że ta antymateria jest jakaś zła. Słowo anty podkreśla po prostu przeciwieństwo. Z perspektywy antymaterii to ona mogłaby być materią, a nasza materia antymaterią, no i w zasadzie dokładnie tak jest. Te antycząsteczki, tak samo jak nasze cząsteczki, mogą się łączyć w antyatomy, które mogłyby się łączyć w antymolekuły aż do antygwiazd i antyplanet. Nam udało się nawet stworzyć antywodór, antyhel. Jednak ich życie było krótkie i bardzo niestabilne. W teorii, jako że właściwości antycząsteczek są w większości takie same jak odpowiadających im cząsteczek, to gdyby uformowała się na przykład antygwiazda, świeciłaby dokładnie tak samo jak nasza zwykła gwiazda. Dlaczego takie obiekty nie formują się naturalnie we wszechświecie, to już jest inne pytanie i odpowiedź na nie jest w zasadzie bardzo prosta. My zdominowaliśmy wszechświat. Antymaterii jest zbyt mało, żeby była w stanie się uformować w coś większego i coś stabilnego. Co chwila trafia na jakąś materię, z którą zderza się i ginie. Ale dlaczego jednego rodzaju materii jest więcej niż tego drugiego i dlaczego jest to akurat nasz rodzaj materii, a nie ten drugi, to już jest jedna z nierozwiązanych zagadek nauki. Bo gdyby odpowiadających sobie cząsteczek było dokładnie tyle samo materii i antymaterii, a wszystko wskazuje na to, że powinno tak było być, to nie istniałoby nic. Nie uformowałyby się planety, ani molekuły, ani atomy. Coś może i by było, ale bardzo małe, chwilowe i niestabilne. Niszczyłoby się nawzajem i uniemożliwiałoby sobie jakikolwiek dalszy rozwój. Gdyby taki był stan rzeczy na samym początku istnienia wszechświata, to nic by się w nim nie rozwinęło. A jednak z jakiegoś powodu nasza materia dominuje. Jest jej więcej i dzięki temu istnieje coś, co może w ogóle ten fakt zauważyć. My. My, czyli istoty, które nie tyle są czymś, co żyje we wszechświecie. My w pewnym sensie jesteśmy wszechświatem. Jesteśmy jego częścią, tą, która pozwala mu być świadomym samego siebie. Jesteśmy zrobieni z tych samych składników, z których składają się gwiazdy czy planety, stworzeni z tego czegoś. Bo gdyby nie było niczego, to nie byłoby też nikogo, kto mógłby ten fakt stwierdzić, prawda? I być może dlatego to, że w kosmosie jest nam tak trudno znaleźć prawdziwe nic, że zawsze znajdujemy coś, choćby było ono bardzo, bardzo małe, nie powinno nas aż tak bardzo dziwić. Bo przecież nic jest wbrew naszej naturze, wbrew jakiejkolwiek naszej logice, pozbawione sensu. Dla nas zawsze będzie coś, nawet wtedy i tam, gdzie teoretycznie wydaje nam się, że nie powinno być już nic. Dzięki za uwagę i trzymajcie się.